Witam Państwa podczas gorączki świątecznych zakupów. Pewnie z parasolem nie uda nam się rozstać, a na termometrach nie 0 czy minus 2 stopnie, jak na drugą dekadę grudnia przystało, a plus 6, tak jak dziś, czy nawet 10 stopni powyżej zera. Tyle ma być jutro na Podkarpaciu. No cóż, bałwana na pewno ulepić się w tych warunkach nie da. Miejmy tylko nadzieję, że nie będziemy go lepić w Wielkanoc, a tak już bywało. Przed nami kolejna ciepła noc z dodatnią temperaturą od 0 do 4 stopni, no i opadami naturalnie deszczu, miejscami dość intensywnymi, szczególnie nad ranem. Do tego zestawu dochodzi niepokojący wiatr, jego porywy mogą znów przekraczać 60 km na godzinę. No i mam nadzieję, że humory dopisują, drodzy Państwo, bo jutrzejsza pogoda też nie będzie nas nastrajać optymizmem. Co prawda, temperatura może być bliska 10 stopni, to w szczególności w zachodniej części regionu, no ale niestety o słońcu nie ma mowy. Wprawdzie już tylko niewielkie, ale jednak opady, a niebo nie uwolni się od chmur. Co więcej, przy spadającym ciśnieniu wiatr nie da o sobie zapomnieć właściwie przez cały dzień, obniżając chwilami nasze odczucie ciepła. Tymczasem zarówno w sobotę, jak i w niedzielę nie tyle wiatr nas schłodzi, co dużo niższa temperatura. No i kolejny front, tym razem nie tylko z deszczem, ale również i śniegiem, i jak na razie będzie to jedyny zimowy akcent, bo od przyszłego poniedziałku znów ma być cieplej i cały czas front za frontem z wiatrem, deszczem, także w świątecznej perspektywie. Tak wyglądają oczywiście dzisiejsze prognozy, warto jednak śledzić kolejne, bo nigdy nic nie wiadomo, a może akurat coś się zmieni na lepsze. Zapraszam zatem na jutro, do zobaczenia.